Witamy w kolonii. Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Gothic 1, edycja rozszerzona. Tak wyglądają nasze statystyki. Jesteśmy magiem ognia, będziemy udawać się na pewno do obozu na bagnie, żeby wykonać jeszcze te zadania od magów tutaj. No i przede wszystkim wziąć udział w przyzwaniu śniącego. Ale wykonajmy jeszcze tutaj dla Damaroka zadanie. Przyniosłem 25 żądeł krwiopijców. Doskonale, doskonale. W końcu zakończę mój eksperyment. Daj mi je szybko. Oczywiście nie pozwolę odejść ci stąd z pustymi rękami. Weź proszę ten zwój z zaklęciem, niech Innos rozświetla twą ścieżkę. No to mało, jedno zaklęcie to bez szału. Damarok, masz jeszcze coś ciekawego? Nie, to jest ostatnie zadanie, jakie byś miał. Nieznany Bóg, tutaj mam zdobyć runy, uderzenie wiatru, sen i pirokinezę. Więc może będzie jakoś trzeba ukraść, no to sobie zostawimy na razie. Ten rogi to mam. Dobrze, moi drodzy, tak aby nie przedłużać, ja się już udaję na bagna i tam też się spotkamy. No i moi drodzy, dotarliśmy na bagna. Naszym źródłem informacji zawsze będzie Lester, tak mi się wydaje, więc tutaj są już informacje. Co słychać, Lesterze? Słyszałem, że udało ci się zdobyć uznanie samego mistrza Iberiona. Całkiem nieźle jak na kogoś, kto jest tu od niedawna. Tak, wasz obóz jest bardzo ciekawym miejscem. Momentami żałuję, że dołączyłem do magów ognia zamiast do bractwa. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, przyjacielu. Przecież i tak nam pomagasz. Odkąd pozbyłeś się królowej pozaczy ze starej kopalni, zdobyłeś jaja, moi bracia uważają się za bohatera. Hej, właściwie to mam świetny pomysł. Jestem magiem i mogę zgłębić tajniki magii runicznej wszystkich rodzajów magii. Nie wiesz, w jaki sposób mogę zdobyć jakąś runę? Z tego co wiem, runy sprzedaje Balkadar. Tak, ale są one bardzo drogie. Jako skromny sługa Innosa nie mam dość rudy. No cóż, w takim razie może powinieneś pomówić z moim mistrzem, Balnamibem. Może zechce podzielić się z tobą wiedzą. Balnamibie w takim razie. Jako mag ognia chciałbym dowiedzieć się czegoś o magii śniącego. Ach tak, rozmawiałem z Lesterem na twój temat. Twierdzi, że można ci zaufać. Mistrz Iberion wyraża się także bardzo pochlebnie o tobie. Mimo, że nie należysz do naszego bractwa, podzielę się z tobą naszą magią. Weź tę runę snu. Z jej pomocą lepiej zrozumiesz ścieżkę, którą wskazał nam śniący. Dziękuję, mistrzu. Niech śniący będzie z tobą. No i dobra, w takim razie musimy jeszcze poszukać innych tutaj osób. Wydaje się, że kolejną osobą, do której mogę zagadać, był Joru, bo on mi zawsze sprzedawał informacje. Joru? O, no i mam. Poszukuję kilku run magicznych. Wiesz, skąd mogę je wziąć? A po co ci one? Przecież jesteś magiem ognia. Nie macie własnych run? Może pierwsza. Jestem kolekcjonerem. Zbieram runy z każdej dziedziny magii do swojej kolekcji. No proszę, proszę. Rozumiem cię. Sam kiedyś byłem kolekcjonerem trofeów myśliwskich. Myślę, że mogę ci pomóc zdobyć runę pirokinezy. Jest to bardzo potężny czar. Balkadar trzyma jeden egzemplarz u siebie. Może jak z nim zagadasz, sprzedać ci ją po niższej cenie. Dzięki za pomoc. Wróć tu jeszcze kiedyś. Porozmawiamy sobie o naszych kolekcjach. Jasne. Dobra, Melvin, masz coś... Nie, czyli Balkadar. Balkadar to jest chyba ten tutaj na dole. No i zostanie mi jeszcze jedna runa i jeszcze muszę kogoś zagadać, więc też będę pewnie biegał tutaj. Bo nie mam pomysłu, jeszcze może z Fortuną bym pogadał. Balkadar, proszę. Handel. Chciałbym. On ma podobno jedną runę, tak? Pirokinezy. Ma, ale... Urok. Zaraz przeczytamy ten tekst. Runę pirokinezy znajdę w chacie Balkadara. Aha, dobra, to już okradłem te chaty pewnie. Runę snu od Balnamiba, Balkadara i jeszcze uderzenie wiatru. A uderzenie wiatru od kogo? Dobra, Balkadara to pewnie sprzątnąłem, bo to jest ta chata, która jest tutaj, nie? To sprzątnąłem, a jeszcze może pogadam, wiem, od... Korkaloma może, ten koleś może mi pomóc. Tak mi się wydaje, że może on... Tego nie ma. W takim razie jest tutaj. No, o, nawet idzie. Balkadara okraliśmy, to jest ta chata, którą minęliśmy prawie. Kane, nie. A ty, ochroniarz Kaloma? Też nie. Dobra, moi drodzy, ja poszukam, rozejrzę się tutaj, no i się spotkamy w chwili, kiedy znajdę tą runę. Kiedyś takie sprawy załatwiłem. Moi drodzy, już wiem, kto jest ostatnim tutaj, ostatnią osobą, do której trzeba podejść i pogadać w sprawie tego nieznanego boga. I jest nią Dusty, więc podejdziemy i zobaczymy, co ma do powiedzenia nasz znajomy ze starego obozu. Dusty,
Hej Dusty, jak sobie radzisz jako uczeń Tondrala? Żyje mi się tu 100 razy lepiej niż w starym obozie. Przynajmniej nie jestem wysyskiwany przez tych dupków z Gomezem na czele. Tondal to wymagający nauczyciel i potrafi dać w kość, jednak lepsze to niż użeranie się ze strażnikami. Skoro rozmawiamy o nauce, czy Tondal uczył cię już jak korzystać z magicznych run? Tak. Pewnego dnia przyniósł z chaty runę uderzenia wiatru. Ćwiczyliśmy całymi godzinami. Człowieku, jakbym teraz mógł wrócić do starego obozu i potraktować tym Bladwina, dałby mi spokój raz na zawsze. Cieszę się, że ci się powodzi. Trzymaj się. Do następnego razu, przyjacielu. Czyli co to za zapis? W chacie Tondala znajdę rudę uderzenia wiatru. No to chyba już ją mam. Tak mi się zdaje, bo Tondala to jest chata ta, a ja chyba tutaj wszystkie chaty okradłem. Ale jeszcze sprawdzimy. To jest tutaj, ta skrzynia. Tak, okradziona. Dobra, moi drodzy, tak, w takim razie te zadania są wykonane. Teraz pójdziemy do Korkaloma z powrotem. Oddać mu tą wydzielinę spełzaczy. Mam nadzieję, że trzeci rozdział się nie zacznie, bo ja chciałbym jeszcze wrócić do magów i dać im tego questa oddać. Kilka tysięcy nam brakuje jeszcze do kolejnego poziomu, więc to nie jest wcale tak dużo. W miarę szybko to, mam nadzieję, nadrobimy, no i przynajmniej nauczymy się naszego pierwszego jakiegoś czaru. A tymczasem do Korkaloma. Proszę, Korkalomie. Dobra, zapiszemy, bo on pewnie będzie jakieś nagrody dla nas. Korkalom. Czego chce? Dobra. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? Mana, ruda, napój zdrawiający, oręż, runa. Mana może. Jestem może magiem. Mana. Niech ten napój wzmocni drzemiącą w tobie magię. No i pięknie. Do zobaczymy, czy to jest napój many. Tak, niech śniący coś mi da. Artefakty, żywność, napoje, pięknie. Czy jest napój? Jest napój many. Plus 2, no dobre to, Korkalomie. Czego chcesz? Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj, istnieje prastary almanach zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od Koristo, jednego z magów ognia ze starego obozu. Niestety, został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Gdzie znajdę Talasa? Gdzie znajdę Talasa? Powinien być u stóp świątyni. Próbuję zjednać sobie kogoś do pomocy. Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny. Brzmi nieprawdopodobnie, ale mogło się tak zdarzyć. Co dostanę w zamian? Czyż nie przekonałem cię już o mojej hojności? Otrzymasz nagrodę odpowiednią do rangi zadania. No to pędzę to po prostu wykonać. Znalazłem twoją księgę, no nie. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. No nie będziemy aż tak przyspieszać. No to spotkamy, moi drodzy, już jesteśmy na placu świątynnym. Tutaj stoi sobie Talas, pali sobie ziele. Ziomek, przestań to palić, bo mam zadanie dla ciebie. Musisz mi pomóc. Wierzyć we wszystko. Nigdy się ty jesteś Talas? Jesteś Talas, ten, którego obrabowano? Zostaw mnie w spokoju, nie chcę o tym więcej mówić. Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. Naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam je odnaleźć i odzyskać księgę. Mam pomysł. Ja ci pokażę, gdzie jest almanach, a ty go odzyskasz.
Czekaj. Genialny, ale 50 bryłek rudy. Wejdę w to za 50 bryłek rudy. Co? Toż to rozbój. A zresztą, daj mi znać, gdy będziesz gotowy do drogi. Jestem gotowy. Jestem gotowy. Możemy ruszać w drogę. Dobrze. Chodź za mną. A bryłki? Nie do mi bryłek. Teraz szybko. Dobrze, moi drodzy, droga raczej będzie prosta, więc powiem wam, co chcę teraz zrobić. Ja pójdę z tym Talasem i jeśli nie będę musiał z nim również wracać do tej obozu sekty, tylko on sobie sam wróci, to my skoczymy szybko do starego obozu, żeby po prostu oddać te runy magom, bo jak widzicie 250 expa dostałem za to, że nie oddałem im od razu, tylko faktycznie się poprzechodziłem tutaj do obozu na bagnie, no i ten quest wykonałem tak, jak on był zaplanowany. Więc de facto polecam naprawdę podążać za ścieżkami zadań, a nie przyspieszać sobie, lecąc na skróty, no bo szkoda expa, więc warto. Tak samo w pierwszym jeszcze rozdziale polecam przede wszystkim tą truciznę dla jednego ze strażników koło obozu przy kopalni. Dać silną truciznę, bo dzięki temu będziecie mieli więcej expa. Ja o tym nie wiedziałem, dałem słabą, trudno, 5 expa straciłem. No nie jest jakieś to wielka rzecz, ale mogło być lepiej. Dodatkowo też polecam na pewno nie śpieszyć się z tą skradzioną rudą, jeśli wykonujecie zadanie dla bandytów też w pierwszym rozdziale. Nie śpieszyć się, tylko spokojnie podejść do tej skrzyni w krzakach. No i tam pojawi się pewien koleś, pobić go, więcej expa, wiadomo, polecam. Ja też się śpieszyłem, takie dwa błędy zauważyłem właśnie w edycji rozszerzonej. Strasznie mi tutaj Talas skacze, to jest trochę dziwne. Natomiast już z tym nic jakby nie zrobimy. No i dochodzimy do tego mostu. Ciekawe, czy tam jakiś goblin się odnowił, czy coś. Mógłby się odnowić, to, ale przejdę się i upewnimy się, czy na pewno tam już nikogo więcej nie ma. No ale mi skacze gotik, dziwne to jest. Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie. Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę ubezpieczał tyły. Odzyskałeś almanach. No, odzyskałem. Dobra robota. Wracajmy czym prędzej do obozu. Nie, dobra, czy ja mam iść za tobą? No ciekawe, czy te gobliny były. No, oddam ten almanach. Znaczy wrócę z nim do obozu. Potem się spotkamy w starym obozie, to jeszcze wam pominę ten... W ogóle teraz pominę wam tą drogę, bo tutaj się nic nie będzie działo. No i moi drodzy, dochodzimy tutaj do obozu na bagnie. No to jesteśmy. Najlepiej zanieść od razu ten almanach Kor Kalomowi. Tylko uważaj, żebyś nie umarł z przepracowania. Spokojna głowa, nic mi nie będzie. Nie musisz się o mnie martwić. Dobrze, moi drodzy, a my się udajemy szybko do starego obozu, bo też magowie chcieli, żebym przed przyzwaniem śniącego im dostarczył te runy, więc też tam się spotkamy. No i moi drodzy, dotarliśmy tutaj do starego obozu i sobie pogadamy z tym magiem, który jest chyba na górze. Tak mi się wydaje, że to ten tutaj, co się podpala, to tak chciał ze mną pogadać, Drago. Za potęgę magii! Tak jest, za potęgę. Zdobyłem runy. Śniącego, oto one. Nareszcie zbadamy, czym naprawdę jest śniący. Natychmiast przystąpię do badań. Weź tę miksturę, przygotował nasz alchemik Damarok. Niech ona zwiększy twoje duchowe zdolności. Wróć do mnie za jakiś czas, gdy skończę moje badania. Jak to za jakiś czas? Za potęgę magii! No nie. Jeśli chcesz nabyć runę magiczną, porozmawiaj z Torezem. Przydaj ich całe mnóstwo, okej. Okay. Jak tam badania nad runami? Wróć później, wciąż próbuję dowiedzieć się, jaka siła je napędza. Niech inny osób daruje się cierpliwością, bracie. Mnie cierpliwością. Okej, okay. Nieznany Bóg. Oddałem wszystkie trzy runy Drago, w zamian otrzymałem potężną miksturę oraz świadomość, że pomagam magom ognia. Teraz muszę tylko czekać na wyniki badań. Ciekawe, ile trzeba czekać. Za potęgę magii. Za potęgę. I dobra, chciałbym szatę. Mistrz, nie je. No to nie, no moment, bo no... Brakuje mi jakby punktów nauki. Dobra, ja zobaczę, ja się prześpię. Zapiszę grę i się prześpimy. No i zobaczymy, czy następnego dnia już jest wszystko ok. A jak nie, no to pójdziemy do bractwa, no bo też nie będziemy przedłużać. Dobra. Prześpij się bezimiennych. Do następnego poranka, dokładnie. No i zobaczymy, czy Drago coś zrobił już z tym
z tymi runami, no bo też nie chcę przedłużać. Nie chcę przedłużać, bo idę przy 20. No. Za potęgę magii! Tak jest. Jak tam badania nad runami? Wróć później. No to w takim razie to znaczy, że to nie jest na pewno ten czas. Dobrze, moi drodzy, ja pędzę w takim razie do. Do bozu na bagnach. Mamy almanach do zrobienia. Więc lecimy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. No i moi drodzy, docieramy do Kor Kaloma. Mamy już almanach, mamy wszystko. Kor Kalomie. Czego chcę? Tak, znalazłem twoją księgę. Znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. No świetnie, Kor Kalomie. No, co z moją zapłatą? Co z moją zapłatą? A czego chcesz? Napoje mana, ruda, złe zaklęciami. Napoje mana. Daj mi napoje mana. Niech te napoje dodadzą ci sił. I przyniosłem wnętrzności. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Te wnętrzności pełzaczy są mi do niczego niepotrzebne. Wskazał ci właściwą drogę. Więc mogę je spokojnie tutaj oddawać. Jest 16:17, więc nie wiem, czy już jest wieczór. Poszukiwanie alchemika, co się dzieje na bagnach. Skontaktowałeś się z Krukiem. Okej, czyli do wieczora. No to z powrotem wracamy na... do starego obozu. Wrócimy tutaj wieczorem i zobaczymy, co się wydarzy. No i moi drodzy, wchodzimy do zamku. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia Kruk. Ja już wydaje mi się, że wiem, że nas po prostu spławi. Natomiast cóż, powiedzmy, skontaktujmy się z nim. Taki Witaj. Mam obowiązek. Gratuluję. Wygrałeś. Tak, wygrałem. Myślałem, że zdam ci raport. Pomyślałem, że zdam ci o, raport. O, 250 ekspa. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Teraz bractwo potrzebuje jaj królowej pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze śniącym. Mam te jaja przy sobie. Dobrze się spisałeś. Ja już oddałem te jaja. Kim jest? Dobra. No i tyle. Zakończone misje. Gdzie to jest? Chory, dziwne krzyki, tajemnicza kradzież, tabliczki Stecha, przywołanie posłańca Siącego. Co się dzieje na bagnach? Kruk spławił niebyle gadko, nie potrzeba mi takich przyjaciół. Od tej pory działam na własny rachunek. No dobrze, moi drodzy. W takim Gomez ma coś do powiedzenia? O, witaj, nieznajoma. Wybacz, ale nie mogę z tobą rozmawiać. A Gomez? Witaj! Nie, Gomez też nic nie ma do mnie do pogadania. Czy Bartolo albo któryś z magnatów ma jakiegoś witaj, questa? Witaj, przyjacielu. Nie. Aż dziwne, że nie mają tutaj nic do powiedzenia. Powinny być jakieś questy, czy to z Arto? Nie lubi dużo gadać, no nie lubi. Dobrze, moi drodzy, także spotykamy się na bagnach, jest godzina 17. Wydaje mi się, że jak tam dotrę, to już będzie odpowiedni wieczór i ten rytuał cały się zacznie. Moi drodzy, postanowiłem jednak w tym odcinku jeszcze zdobyć trochę expa, no i pobić wszystkie postacie tutaj przy kopalni starego obozu, no i w kotle, więc zapisuję grę, przyspieszam i lecimy. Pizny, pyszna kapusta, już czuję smak jej w ustach, potrawka z chrząszcza, mogę dojść bez końca. Mięso pieczone, mój brzuch od środka w dłonie. Gulasz ognisty, naprawdę zajebisty. Pyszna kapusta, już czuję smak jej w ustach. Potrawka z chrząszcza, mogę dojść bez końca. W całym Kolinie twoja kuchnia jest najlepsza. Jeśli spróbujesz czegoś, nie dasz rady przestać. Kiełbasę lepszą mam od tej, co jest na sztorze. Wino mocniejsze jest niż forlata gospodkę. Moje jedzenie lubi nawet sam Lord Hagen. Przychodzi do mnie również każdy kopacz Wagen. No i moi drodzy, tak to właśnie wyglądało. Pobiliśmy wszystkich z wyjątkiem Artregora, bo wydaje mi się, że on jest niezabijalny, ale jeszcze tego sprawdzimy. I Andrew, bo on też... A, Artregor jeszcze nie. Artregor jest do bicia. 600 expa, zużyta kusza, no to pięknie. Warto było to zrobić.
Co on tutaj ma? Pierścień ochrony przed ogniem, no proszę. Fajnie, no to 600 expa wpadło. Całkiem nieźle to wygląda, jeszcze chyba ten tutaj ziomek nie dostał w papę, więc to zrobimy. Dlaczego chcę to zrobić? Z tego co kojarzę, to w trzecim rozdziale ta kopalnia się zawali. Nie wiem, czy ten obóz przed kopalnią dalej będzie istniał, czy już nie będzie istniał. Ale wolę tutaj mieć spokój. Tak, proszę, wszystko zabite. Pedro ma Peratur też. Dziękuję, ziomki. Miło się z wami robi interesy. Drabina, schodzimy. Wszystko ogarnięte. Fajnie. Trochę expo wpadło. Jeszcze skoczymy do kotła. Tam też zrobimy taką rozpierduchę. Jest 19 poziom. Już bardzo mało brakuje do 20, więc po prostu wbijmy go. Byłoby dla ciebie lepiej, a my się spotkamy w kotle. I w kotle, kiedy będzie już rano, bo jest wieczór, a całe zabijanie kotła też trochę potrwa, więc do rana. Potem pójdziemy pociąć drewno, no i kolejny odcinek pewnie zaczniemy właśnie trzecim rozdziałem, czyli przyzwaniem śniącego, więc do zobaczenia w kotle. Moi drodzy, jestem ponownie w kotle, więc tym razem przyspieszam grę i cóż, zgarniam expa. Witajcie w mojej kuchni, mam tu towar z wyższej półki. Banany i parówki, nawet placki i drożdżówki. Musisz mi wierzyć, stary, inne kuchnie to koszmary. Lubię, kiedy mówisz, pokaż mi swoje towary. Mięso pieczone, mój brzuch od środka dłonie. Gulasz ognisty, naprawdę zajebisty. Pyszna kapusta, już czuję smak jej w ustach. Potrawka z chrząszcza, mogę dojść bez końca. Mięso pieczone, mój brzuch od środka dłonie. Gulasz ognisty, naprawdę zajebisty. Pyszna kapusta, już czuję smak jej w ustach. Potrawka z chrząszcza, mogę dojść bez końca. W całym Kolinie twoja kuchnia jest najlepsza. Jeśli spróbujesz czegoś, nie dasz rady przestać. Kiełbasę lepszą mam od tej, co jest na sztorze. Wino mocniejsze jest niż forelta. Gospodzie, moje jedzenie lubi nawet sam Lord Hagen. Przychodzi do mnie również każdy kopacz wagen. Musisz mi wierzyć, stary, inne kuchnie to koszmary. Lubię, kiedy mówisz, pokaż mi swoje towary. Mięso pieczone, mój brzuch od środka dłonie. Gulasz ognisty, naprawdę zajebisty. Pyszna kapusta, już czuję smak jej w ustach. Potrawka z chrząszcza, mogę dojść bez końca. Mięso pieczone, mój brzuch od środka dłonie. Gulasz ognisty, naprawdę zajebisty. Pyszna kapusta, już czuję smak jej w ustach. Potrawka z chrząszcza, mogę dojść bez końca. To jak? No cóż, szczerze mówiąc, wygląda wspaniale. Skąd to wszystko umiesz? Byłem kucharzem w starym obozie. Już zapomniałeś? Pokaż mi swoje towary. Pierogi z węża, jedząc je się odprężam. Kanapka z kilka, mam ich w kieszeni kilka. Pasztet z Boblina, już mi z ust cieknie ślina. Kompoty. No i moi drodzy, jak widzieliście, pobiliśmy tutaj wszystkich najemników, wszystkie postacie, które się dało pobić, chyba z wyjątkiem tego kreta, tak mi się wydaje. Słabe przedstawienie. Ja nic nie widziałem. No dokładnie, tylko tego kreta nie pobiliśmy. Tutaj każdemu starałem się ten ryż zostawić, żeby chociaż mieli namiastkę tego, że nie jestem takim złym człowiekiem. Znowuż... Nie. Jak dużo... Magowie... Dobra, to jest jakaś kwestia dialogowa zbędna. O wow. Jeszcze pogadamy z Okylem, żeby sprawdzić, czy na pewno ma jakiś dialog. Jest 10:40, więc zaraz pobiegniemy jeszcze na szybko trochę popracować tutaj z cięciem drewna. No i mi się wydaje, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o tutaj o te kopalnie. Okyl, nie chce ze mną gadać? Znowu okej, okay. Chciałem... O, szukam roboty. Mam coś, jednak nie zaufam byle komu tak ważnej sprawie. Wróć, gdy już zostaniesz jednym z ludzi Laresa lub Lee. Haha, co cię tak bawi? To raczej niemożliwe. Okej, okay, dobra, czyli wszystko skończone. Biegniemy do myśliwych, tam też się spotkamy. Opowiem o planach na przyszłość, więc...
Na razie. No i moi drodzy, dotarliśmy tutaj do obozu myśliwych, jest Jonas, weźmy od niego drewno do pocięcia. I tak sobie pomyślałem, że skoro zrobiliśmy kolejny level, no to po prostu też nauczymy się pierwszego kręgu magii jeszcze w tym odcinku, tak żeby w kolejnym po prostu przyzwać już śniącego. Z racji, że jest 11:39, no to się prześpimy do południa, dzięki temu mamy full HP. No i w czym to nam się przyda? Oczywiście w cięciu drewna, żeby po prostu mniej mikstur leczniczych używać. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz mag bojowy, bo tak naprawdę bezimienny będzie magiem bojowym. Mam nadzieję, że jak wejdziemy do świątyni śniącego, to będziemy po prostu orków po prostu masakrować. Masakrować, nie boję się tego słowa. A bezimienny musi być takim rozpierdalaczem, takim, co pokonuje na jedną kulę ognia praktycznie wszystkich. Zobaczymy, no na pewno mamy te mikstury many. Z racji, że już wiem, że będę je wykorzystywał, no to je na razie zachowuję, bo może się jeszcze many nauczymy. Dobrze, moi drodzy, my spotkamy się przy Koristo. No i moi drodzy, jesteśmy już w siedzibie magów ognia. Koristo, mój bracie. Za potęgę. Ja bym chciał pierwszy krąg magii. Jestem gotowy do przystąpienia do pierwszego kręgu. Przystąpienie do pierwszego kręgu wiąże się z poznaniem tajników magii runicznej. Każda runa zawiera esencję szczególnego zaklęcia magicznego. Wykorzystując swoje zdolności magiczne, będziesz w stanie ją uwolnić. W odróżnieniu od magicznych zwojów zawierających formuły zaklęć, magia zawarta w runach jest trwała. Runy są źródłem czarodziejskiej mocy, na którym możesz polegać w każdej sytuacji. Twoja własna magia potrzebna jest podczas korzystania z run tak samo, jak gdy korzystasz z magicznych zwojów. W miarę awansowania do kolejnych kręgów będziesz poznawał nowe runy. Wykorzystaj drzemiącą w runach moc do poznania samego siebie. No i pięknie, drugi krąg magii to już 15 punktów umiejętności, więc na razie nie damy radę. Mistrzu? Chciałbym nosić szatę arcymaga ognia. Nie jestem jeszcze gotowy. Ciekawe, kiedy będę. No na razie krąg pierwszy. Świetnie, 20 poziom. Mam nadzieję, że uda nam się dobić tych kilka kręgów. Na dzisiaj, moi drodzy, to koniec. Pokazuję wam statystyki mojej postaci. Wyglądają na chwilę obecną tak. Jeśli wam się podobają, dajcie znać o tym w komentarzach, zostawcie po sobie łapkę w górę, zostawcie po sobie subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!